Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Rozpoczynając program, chciałbym Państwa ponownie poinformować, że już za tydzień, w sobotę, 2 września, nastąpi zmiana godzin emisji Polish Studio. Program będzie nadawany przed południem, ale w godzinach od 9 do 10. Jeżeli zmiana niektórym z Państwa nie odpowiada, chcę przypomnieć, że zawsze kilka dni po emisji program zamieszczony zostaje na stronie internetowej polishstudio.ca. A teraz już tradycyjnie wybrana przeze mnie piosenka, tym razem w wykonaniu zespołu Big Day. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, nie mógłby się spotkać na ciemnych półpiętrach, tu pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Wśród artystów, którzy wystąpią podczas zbliżającego się polskiego festiwalu na ulicy Roncesvalles w Toronto, będzie już nie po raz pierwszy Ania Saison, znana w Kanadzie i w Polsce znakomita piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna, która jest również autorką tekstów kilku popularnych piosenek. Dodajmy, że mieszkająca w Toronto Ania była finalistką programu Canadian Idol oraz brała udział w kwalifikacjach polskich piosenkarzy do konkursu Eurowizji. Przedstawimy Państwu zrealizowany przeze mnie parę lat temu felieton, przybliżający jej postać, jak i osiągnięcia artystyczne. Cześć, tu Ania Saison. Jestem artystką, piosenkarką, autorką tekstów, aktorką, mieszkającą w Toronto w Kanadzie, pochodzącą z Krakowa, z Polski. Myślę, że cała ta pasja muzyczna wzbudziła się u mnie, powiedzmy, od pieluch. Chodziłam na próby takie góralskie taty,
bo tata był w zespole właśnie w Skalni. Tata to w ogóle pochodzi z Rabki, cała rodzina to górale. Pierwsza godzina z północy biła. To śpiewałam jako 6-letnia mała dziewczynka. Ale generalnie to bym powiedziała, że bardziej jak już sama zaczęłam śpiewać, tam sobie podśpiewywać, to co leciało w domu. Było dużo pop muzyki, była, jak pamiętam, był Michael Jackson, był Tina Turner, była Whitney Houston, Mariah Carey wyszła też swoją płytą Emotions. Więc myślę, że to się tak zaczęło, że ja powoli sobie wchodziłam w takie festiwale, zaczęłam zdobywać małe tam jakieś nagrody, rozróżnienia. Potem doszły takie polskie dni, na przykład tam na Roncesvelu, jeszcze to się nazywało 4 maja, już nie pamiętam, ale taka Maciu pęka przestraszona na tym Roncesvelu i śpiewałam do Mariah Carey. Jak miałam 15 lat, tato mój przyniósł gazetę do domu. I tam z tyłu był taki advertisement, szukali po prostu dziewczyny, która by zaśpiewała piosenki Britney Spears. I to były tak właśnie lata 90. No i ja miałam 15 lat, mówię, dobra, spróbuję. I poszłam na audycję, na casting i był telefon, że potrzebują, żebym przyszła na próby, że będzie występ właśnie w Nova Scotia. Jedziemy wszyscy, jedzie Britney Spears, sobotwór, jadą Backstreet Boys, NSYNC, cała taka grupa po prostu pojechała tych, u nas się to po angielsku mówi impersonators. To była taka moja pierwsza właśnie przygoda jako tam 16-letnia dziewczyna właśnie z całym tym show biznesem. Może nie śpiewałam moich piosenek, znaczy nie może, nie śpiewałam swoich piosenek. Nie były to moje utwory, ani ich nie pisałam, ani nic, ale była to właśnie ta energia i ta moja wizja, że jestem na scenie i że śpiewam do ludzi i dzieje się na żywo i jest naprawdę super mega fajnie i chcę to robić, chcę jeździć, chcę zwiedzać świat, chcę zejść ze sceny, żeby tam przylatywały dzieci i wiesz, chciały zdjęcie, czy jakiś podpis, czy żeby coś powiedzieć, chociaż taką zaczęłam się czuć, że coś robię wartościowego, że to nie jest tylko, że zbijam kasę, a fajnie, bo też to płaciło, ale że tutaj było coś takiego właśnie innego, że był ten cel, że dotykam jakoś ludzi i fajnie się dzieje. W pierwszym roku na Uniwersytecie w Toronto się pojawił tutaj Canadian Idol. Wszyscy, tak bym powiedziała, bliscy mnie mi mówili, Ania, spróbuj, no bo co, po prostu nie masz nic do stracenia, idź, zobacz, spróbuj, działaj. Więc poszłam, zaśpiewałam wtedy Son of a Preacher Man. Wiem, że to nie było autentycznie moje tak podejście, po prostu ja się wahałam wtedy wyjść na scenę z piosenką Mariah Carey, nie wiem dlaczego. Myślę, że pooglądałam za dużo amerykańskich programów, takich banalnych właśnie i się bardziej skierunkowałam, co oni śpiewają na amerykańskich idolach, niż to, co było w moim sercu i to, co było bardziej autentyczne dla mnie. I nie zaśpiewałam tej piosenki, co chciałam, a chciałam zaśpiewać Mariah Carey, I Still Believe. Na Canadian Idol doszłam do top 20. Do tej dziesiątki się nie dostałam, ale z tego też była kolejna przygoda, gdzie właśnie zadzwoniła do mnie producentka z programu tutaj takiego rozrywkowego pod tytułem E-Talk. To było na kanale CTV. Pierwsze 2 lata to pracowałam tylko dla E-Talk, a potem pracowałam też dla, miałam swój program na MTV Canada, E2 i Screen, to jeden program był rozrywkowy, taki entertainment generalny, a drugi był tylko o filmach. Więc dałam sobie radę, ale było to bardzo trudny okres dla mnie i już zaczęłam się czuć tak po prostu za dużo. I szkoła, i ten program na E-Talk, i te swoje 2 programy. I to zaczęło się to po prostu, to wzięło całe moje życie. I akurat moje te 2 programy na MTV zostały, powiedzmy, zanulowane, tak, że nie było funduszów na to w tym czasie i myślę, że było, tak jak mówię, to takie odpowiedź na wszystkie moje
modlitwy, że ja chcę wrócić do, co jest w moim sercu i chcę robić muzykę. Więc jak, powiedzmy, odeszłam już od telewizji, to od razu się znalazłam, nawet może w tym samym dniu, czy na drugi dzień już byłam w studio i kontynuowałam projekt, który już zaczęłam. To była moja pierwsza płyta, którą wydałam, Reputation, pierwszy mój teledysk. Też z tej płyty Young Boy, kolejny teledysk, który właśnie Gene Simmons, a doszło do niego przez wspólnego kumpla, który też robił A&R dla Gina Simmonsa. I Gene powiedział, wsiadaj na samolot, bo chcę cię podpisać. 48 godzin później byłam na samolocie. Gene był bardzo zainteresowany właśnie tą pierwszą płytą, którą skończyłam. No i na tej podstawie to, co on to widział, nawet nie cały ten teledysk Youngboya, tylko te 30 sekund na podstawie tego pierwszego teledysku i na podstawie tych paru piosenek, które on usłyszał z tej pierwszej płyty, dostałam kontrakt z Universal Music Canada. No i co się stało z tym kontraktem? Nie odpowiadało mi dużo w tym kontrakcie, ze względu na to, że po prostu miało to być na 5 płyt, no to powiedzmy na około 10 lat by była ta współpraca, było to za długie. Największy taki punkt dla mnie to był, że na przykład nie było tam żadnej gwarancji, że ta płyta by wyszła w Ameryce, a mi bardzo zależało na tym, że jak ja mam startować w Kanadzie, gdzie market jest bardzo mały, a z taką postacią właśnie typu Gene Simmons, co jest znane w świecie, dlaczego w tym kontrakcie jest tylko po prostu na terytorium Kanady, że powinno to być też na USA. Jest tak jak jest, nie zdecydowaliśmy, żeby współpracować razem i może tak miało być. Kolejna, powiedziałabym, przygoda po kontrakcie, propozycji do współpracy z Gene Simmonsem. Był wyjazd mój do Polski na Eurowizję. To był pomysł kolejny mojego taty, który powiedział: Ania, wyślij swoją piosenkę, masz kupę utworów skończonych, bo już teraz była cała płyta, 10 piosenek i mieliśmy tam teledysk Reputation, teledysk Youngboy. No jak Love Me się zakwalifikowało na Eurowizję, to od razu nagrałam teledysk. No i piosenka się zakwalifikowała. Zrobiliśmy, myślę, fajny występ na żywo. Mogło być lepiej, zawsze może być lepiej, ale myślę, że było okej. Cieszę się, że mogłam przyjechać, że tak i tak zabrałam drugie miejsce, że otworzyło mi to dużo drzwi w Polsce. No i dalej próbowałam działać. Poszłam z powrotem do studia, nagrałam kolejny album, Into the Sun, akurat w 2016. Teraz zajęła Grand Prix, nagrodę w Karpatii, w Rzeszowie. Więc chciałam wszystkim widzom podziękować za czas, że oglądacie, że słuchacie, że za wasze wsparcie przez lata, bo już krążę parę lat na tej scenie i polskiej, i kanadyjskiej, więc jak oglądaliście ten wywiad, bardzo wam dziękuję z całego serca. Pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że się spotkamy na jakichś koncertach, jak już się nie znamy. Jeszcze raz dziękuję i ściskam was. Dzięki. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com.
great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje twórczość malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu twórczość Władysława Jarockiego, artysty reprezentującego okres Młodej Polski. Władysław Jarocki urodził się w 1879 roku we wsi Podhajczyki, koło Lwowa. Był synem Włodzimierza i Franciszki z Rogowskich. Uczył się w 5. gimnazjum bernardyńskim we Lwowie. W 1902 roku ukończył Wydział Architektury na Politechnice Lwowskiej. I w tym roku rozpoczął studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehofera. Ten, widząc jego wielki talent, polecił go w kolejnym roku do najsilniejszej szkoły malarskiej Akademii, prowadzonej przez Leona Wyczółkowskiego. Jarocki również studiował pejzaż u Jana Stanisławskiego. Ci wybitni artyści i pedagodzy wywarli duży wpływ na postawę artystyczną Jarockiego. W 1906 roku Jarocki wyjechał do Paryża na kilkumiesięczne studia w Akademii Julien. Tam poznał twórczość Van Gogha, Cezanna i Gauguina. Władysław Jarocki swoją wczesną twórczość rozwijał w czasie plenerów na wschodnich terenach, w okolicach Charkowa i Krymu, a także dalej, w Gruzji i na Kaukazie. Jego znakomity warsztat opanował w czasie tych plenerów, które przez wiele lat organizował, głównie zimą. Malował pejzaże, obrzędy ludowe i religijne. Lokalny lud w ich strojach regionalnych. Swymi pracami ukazywał autentyczność pierwotnej kultury ludowej, niezmienioną zewnętrzną cywilizacją. Obrazy te, przepełnione słonecznym blaskiem, biją siłą barw, ale równocześnie wysmakowanymi niuansami. Niezwykłej urody jest dzieło Pogrzeb Huculki, o ciekawej kompozycji ze zdecydowanymi podziałami planów. Widz jest omal obecny w tej scenerii, podążając w pogrzebowym orszaku. Obraz ukazuje również piękny balans między większymi płaszczyznami a dekoracyjnymi detalami. Bajecznie kolorowy. Wiele prac z tego okresu została zakupiona do kolekcji muzealnych w Berlinie, Paryżu, Pradze, Rzymie, Wiedniu i w Stanach Zjednoczonych. Również trafiły do kolekcji prywatnych. Duża część zaginęła w zawieruchach dziejowych na Kresach Wschodnich. Niewielka część prac znajduje się w polskich muzeach. Od około 1911 roku Władysław Jarocki, zaprzyjaźniony z młodopolskim poetą Janem Kasprowiczem, zaczyna ukazywać w swej twórczości świat tatrzańskich górali. Okolice Poronina, Białego Dunajca i Zakopanego stają się głównym źródłem tematów jego prac. Powrót z Golgoty to przejmujący obraz, ukazujący głęboką wiarę rodziny góralskiej, powracającej z Drogi Krzyżowej, którą ponownie przeżywają w drodze do domu. Jarocki ukazał w niezwykle sugestywny sposób dramaturgię w tej wielofiguralnej kompozycji. Modlący się mężczyźni to również obraz o tematyce religijnej, gdzie ekspresje twarzy i bardzo oszczędne światło tworzą podniosłą atmosferę. Helenka w Poroninie. Wspaniały portret młodej góralki. Bardzo dekoracyjnie potraktowana modelka, strój oraz otoczenie giętką secesyjną linią. Czujemy radosną i odświętną atmosferę, tworzoną przez m.in. bajeczny koloryt. Władysław Jarocki w 1920 roku poślubił córkę przyjaciela Jana Kasprowicza, Annę, a Villa Harenda stanie się jego drugim domem. Obecnie mieści się tam Muzeum Jana Kasprowicza. Zwiedzający to miejsce mogą również podziwiać pracę Władysława Jarockiego, gdyż współwłaścicielami tej willi byli państwo Jaroccy.
W czasie, gdy osłabła Jarockiego wynatwórcza, związana z pogarszającym się wzrokiem, wówczas skoncentrował się na służbie społecznej jako promotor sztuki polskiej. Powołał do życia znakomite czasopismo Sztuki Piękne i został naczelnym jego redaktorem. W roku 1921, po roku wykładów we Lwowie, na Politechnice i w Państwowej Szkole Przemysłowej, rozpoczął karierę wykładowcy w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam pełnił funkcję profesora i dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby, aż do 1939 roku. Od 1927 roku był przez 13 lat prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Pięknych w Krakowie. Władysław Jarocki zmarł 7 lutego 1969 roku w Krakowie, przeżywszy 85 pracowitych lat. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić twórczość tego tak ciekawego artysty i propagatora polskiej sztuki. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Wielu badaczy wciąż zadaje pytanie, jak wyglądało życie w starożytnych Pompejach. Najnowsze odkrycia archeologów rzucają na to zagadnienie całkiem nowe światło. W 79 roku naszej ery doszło do wybuchu Wezuwiusza. Erupcja wulkanu była tak silna, że zniszczyła m.in. Pompeje, dawne miasto Cesarstwa Rzymskiego. Niepodważalna katastrofa tysięcy osób jest dziś niezwykle cennym źródłem wiedzy dla naukowców, ponieważ popiół wulkaniczny utrwalił to miasto wraz z niektórymi budowlami, a nawet ciałami ludzi i zwierząt. Po wcześniejszych odkryciach, które przybliżyły nam życie w domostwach bogatych i średnio zamożnych Pompejan, kolejne, najnowsze, dokonane w odległości 600 metrów od murów dawnego miasta, dotarło do pomieszczenia przeznaczonego dla niewolników i resztek przechowywanych tam sprzętów sprzed około 2000 lat. Wszystko pokryte było warstwą materiału piroklastycznego, który osiadł po wybuchu wulkanu. Oprócz pryczy i różnych sprzętów służących do pracy, znaleziono ślady dekoracji, a także szczątki gryzoni znajdujące się w dzbanach i amforze. Jak twierdzą badacze, odkryte pomieszczenie to przykład struktury socjalnej dla niewolników zorganizowanej tak, by nie dopuścić do ucieczek czy buntu. Warto dodać, że w sierpniu zeszłego roku naukowcy po raz pierwszy w historii dokonali sekwencjonowania genomu znalezionego szkieletu mężczyzny, który wówczas zginął. Badanie wykazało nawet, na jaką chorobę cierpiał przed śmiercią. Przypomnę, że wybuch Wezuwiusza spowodował śmierć około 2000 osób, które nie zdążyły się ewakuować. Znamy go jako znakomitego aktora, który brawurowo zagrał w wielu filmach. Mało kto jednak wie, że Keanu Reeves ma w sobie tyle samo pasji do aktorstwa, co do muzyki. Keanu Reeves ma na koncie wiele udanych kreacji aktorskich, jak Matrix, Adwokat Diabła, John Wick, Constantine, Dom nad jeziorem czy Słodki listopad. Filmy, którymi podbił serca widzów. Kanadyjski gwiazdor kina cieszy się również opinią jednego z najsympatyczniejszych aktorów Hollywood, którego nie zepsuły ani sława, ani pieniądze, ani liczne tragedie w życiu prywatnym. Jest człowiekiem skromnym, serdecznym i pełnym dystansu. Nic więc dziwnego, że widzowie i branża filmowa go uwielbiają. Jego wielką pasją poza aktorstwem jest muzyka. Karierę muzyka Reeves rozpoczął już we wczesnych latach 90. jako basista, autor tekstów i kompozytor w zespole Dogstar, grającym alternatywnego rocka, z którą nagrał dwie płyty. Po przeszło 2 dekadach od debiutu zespół Dogstar z Keanu Reevesem w roli basisty wraca na scenę. Nowy album zespołu ukaże się już 6 października i będzie składał się z 12 utworów. Formacja wyruszy również w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.
Jeśli lubicie Państwo rockowe brzmienia i jesteście ciekawi, jak brzmią Keanu i spółka, koniecznie posłuchajcie, a zapewniam, że nie będziecie Państwo zawiedzeni. Jest jednym z najwybitniejszych twórców światowego kina, a jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmowy pełen dramatycznych zwrotów akcji. Roman Polański, bo o nim mowa, kończy właśnie 90 lat. Jego losów starczyłoby na życie kilku osób, a jego talent na kilku artystów. Podobnie jak nagród otrzymanych w Europie i Ameryce. Od Oscara i Europejskiej Nagrody Filmowej przez Złotą Palmę w Cannes, Berlińskiego Złotego Niedźwiedzia i Weneckiego Srebrnego Lwa do francuskich Cezarów, najbardziej prestiżowych brytyjskich nagród filmowych, hiszpańskich Goya, włoskich Donatelli czy polskich Orłów. W sumie ponad 100 zdobytych statuetek. Jego dorobek artystyczny jest równie ogromny. To razem z krótkimi filmami ponad 40 tytułów, poczynając od polskiego Noża w wodzie, przez wybitne, niepokojące obrazy francuskie jak Matnia, Wstręt czy Lokator. Amerykańskie wielkie hity jak Dziecko Rosemary czy Chinatown. Wreszcie europejskie produkcje. Gorzkie Gody, Autor Widmo, Rzeź oraz najważniejszy, jak mówi sam reżyser filmu w jego karierze, Pianista, za który poza największymi europejskimi nagrodami przyznano mu Oscara za reżyserię. Statuetki otrzymali także Adrien Brody za rolę tytułową oraz Roland Harwood za scenariusz adaptowany. Werdykt odczytał Harrison Ford, który wcześniej grał w jego filmie Frantic u boku żony Polańskiego, Emmanuelle Seigner. Cała sala z Jackiem Nicholsonem na czele zgotowała mu zasłużoną długą owację na stojąco. Jednak laureat, zagrożony odebraniem wolności w USA, osobiście statuetki odebrać nie mógł. Reżyser od dzieciństwa miał życie pełne wielkich dramatów. W jednym z wywiadów podzielił się taką oto refleksją. Jak daleko sięgam pamięcią, granica pomiędzy fantazją a rzeczywistością była u mnie zawsze zamazana. Potrzebowałem niemal całego życia, by zrozumieć, że właśnie w tym tkwi klucz do istoty mojej egzystencji. To zatarcie stało się wprawdzie przyczyną wielu zmartwień, spięć, rozczarowań, a nawet prawdziwych życiowych katastrof, ale również otworzyło przede mną drzwi, które w przeciwnym razie pozostałyby na zawsze zamknięte. Prawdziwą dla mnie radością jest być na planie i kręcić. Właśnie to przynosi mi szczęście, podsumował. Roman Polański, wierny swemu przekonaniu, mimo upływu lat nie zwalnia tempa pracy i już niebawem na festiwalu w Wenecji zaprezentuje swój najnowszy film zatytułowany The Palace. Drogiemu jubilatowi życzymy wielu lat twórczych, a ja Państwu pięknego weekendu z nadzieją na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens.
Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystej mszy świętej, której w niedzielę 13 sierpnia z okazji 67. polonijnej pielgrzymki do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy. Jak co roku przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzgórze, gdzie znajduje się odwiedzany przez tysiące ludzi kościół oraz duża polana z ołtarzem, było celem polonijnych pielgrzymów, którzy przybyli, aby uczestniczyć w mszy świętej i nabożeństwie różańcowym prowadzonym przez przewodniczącego Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, proboszcza parafii świętego Kazimierza w Toronto, ojca Janusza Błażejaka. Pielgrzymka Polonii Kanadyjskiej do Midland rozpoczęła się w 1956 roku. Był to rok przełomowy, bowiem w ten czas powstała Konferencja Polskich Księży i właśnie ci pierwsi polscy księża zdecydowali się rozpocząć doroczne pielgrzymki do tego pięknego miejsca męczenników kanadyjskich. I tak już od 67 lat pielgrzymujemy. Nawet w czasach COVID-u, kiedy przez 2 lata sanktuarium było zamknięte, mała grupa nas przyjechała, odprawiała mszę świętą po to, aby nie przerwać tej pięknej tradycji. Kiedy była pierwsza pielgrzymka, było 12 tysięcy Polaków. W obecnych czasach przeciętnie jest nas od 7 do 10 tysięcy. Jest to pielgrzymka całej Polonii, z bliska i z daleka. Cieszymy się, że Polacy dalej przybywają, przychodzą, modlą się. I od 41 lat istnieje piesza pielgrzymka do Midland. Przybyli dzisiaj na tę uroczystość pielgrzymi również autobusami z Toronto, z Mississauga, z London. Jest również pielgrzymka na rowerach z London. Cieszę się bardzo, że nas tylu jest i podtrzymujemy tą przepiękną tradycję. Przy dźwiękach orkiestry dętej Polonia Brass Band, od wielu lat uświetniającej uroczystości w Midland, uczestnicy 41. polonijnej pieszej pielgrzymki weszli na polanę za świątynią, by wziąć udział w jednym z największych polonijnych wydarzeń religijnych w Kanadzie. Na czele grupy służb pomocniczych szedł Jan Żurakowski, który przewodniczył wszystkim dotychczasowym pieszym pielgrzymkom z Toronto do Midland. W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ponad 500 osób, zaś na polanę nieprzerwanym strumieniem weszło aż trzykrotnie więcej wiernych, gdyż do pielgrzymów dołączyli członkowie rodzin i przyjaciele. Przypomnijmy, że w pokonywaniu kilometrów dróg pątnikom towarzyszyli główny duszpasterz pielgrzymki odpowiedzialny za jej program katechizacyjny ojciec Paweł Pilarczyk, wikariusz z parafii świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton, ksiądz Krzysztof Skubera z parafii Serca Pana Jezusa w Kitchener, ksiądz Adam Wróblewicz z parafii świętej Marii Małgorzaty w Hamilton oraz siostra Teresa Sroka ze zgromadzenia sióstr Urszulanek w parafii Trójcy Świętej w Windsor. Dodajmy, że coroczne pielgrzymowanie do Midland zainicjowali ojciec Michał Smith i ksiądz Jerzy Capiga. Wtedy też, w 1956 roku, w Kanadzie powstała prowincja wniebowzięcia zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, które 7 lat temu obchodziło swoje 200-lecie. Wchodzący na polanę pątnicy nieśli i ustawili pod ołtarzem pięknie zdobioną szklaną skrzynię zwaną Arką Intencji. Zawierała ona kartki z intencjami przekazane przez osoby z różnych parafii, które nie mogły uczestniczyć w marszu. Pielgrzymi modlili się więc również w ich intencjach, oferując także im cały trud drogi. Wśród setek osób można było zauważyć również idących ze swym transparentem uczestników polonijnej pielgrzymki rowerowej z Londynu, którzy przybyli do Midland poprzedniego dnia, aby w niedzielę wspólnie wziąć udział w uroczystej mszy świętej. Bezpośrednio za pielgrzymami do ołtarza podchodzili rycerze świętego Jana Pawła II oraz ze sztandarami członkowie organizacji parafialnych z polonijnych parafii z południowego Ontario. Swych przedstawicieli miały m.in. parafie świętego Stanisława Kostki i świętego Kazimierza w Toronto, świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga, świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton, świętego Stanisława Kostki w Hamilton i Serca Pana Jezusa w Kitchener. Procesję zamykał orszak honorowy rycerzy Kolumba w swych odświętnych strojach, którzy do ołtarza wprowadzali im idących za ministrantami ojca Janusza Błażejaka i księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy, który miał niebawem przewodniczyć mszy świętej w miejscu uświęconym krwią przelaną za wiarę prawie 400 lat temu przez pierwszych męczenników kanadyjskich.
W imieniu organizującej pielgrzymkę Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę, ogromną, liczącą 8 tysięcy osób rzeszę wiernych, przywitał ojciec Janusz Błażejak, biorący udział w pielgrzymce już po raz 23. Po przedstawieniu przejętego gorącymi oklaskami księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, ojciec Janusz podziękował wszystkim uczestnikom pieszej pielgrzymki za podjęcie tak trudnego wyzwania. Januszowi Żurakowskiemu i służbom pomocniczym za kolejne doskonale zorganizowanie tego ważnego wydarzenia religijnego oraz przedstawił witanych serdecznie kapłanów i siostrę zakonną, którzy wspólnie z pielgrzymami przeszli ponad 100-kilometrową trasę do Matki Bożej w Midland. Oklaskami przyjęto także ojca Pata, jednego z dyrektorów Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich, kilku polskich księży, którzy przybyli z różnych miast, aby uczestniczyć w dorocznym polonijnym wydarzeniu religijnym, oraz ambasadora Polski w Kanadzie Wojciecha Dzielskiego i towarzyszącą mu konsul Magdalenę Milustkę. W imieniu dyrekcji sanktuarium zgromadzonych przywitał ojciec Pat, który podkreślił, że odbywająca się już od 67 lat polonijna pielgrzymka jest najdłuższą ze wszystkich peregrynacji w to szczególne miejsce, ponieważ zawsze bierze w niej udział dużo dzieci, które dorastając kontynuują swe doroczne pielgrzymowanie do Midland. Wygłaszając homilię, biskup Andrzej Przybylski odniósł się oczywiście do obchodzonej każdego roku uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył on również mszy świętej koncelebrowanej, sprawowanej w intencji wszystkich zgromadzonych na terenie sanktuarium. Oprawę muzyczną zapewnili wokaliści i muzycy biorący udział w pielgrzymce oraz orkiestra Polonia Brass Band. Jak zawsze tego dnia do Komunii Świętej przystąpiły tysiące osób. W kilku miejscach polowej świątyni księża przekazywali ciało Chrystusa niekończącym się kolejką wiernych. W czasie mszy świętej głos zabrał ambasador Witold Dzielski, pierwszy ambasador Polski w Kanadzie, który wziął udział w uroczystościach w Midland. W swym wystąpieniu omówił duże znaczenie tej wyjątkowej pielgrzymki dla społeczności polonijnej, dla jednoczenia się w umacnianiu wiary i patriotyzmu oraz przedstawił m.in. szeroki obraz obecnej sytuacji społecznej i politycznej w kraju. Zagrożenie, jakim dla Polski i świata jest wciąż trwająca wojna na Ukrainie i wielką pomoc niesioną Ukraińcom przez Polskę i Polonię całego świata. Po zakończeniu Eucharystii ksiądz biskup dokonał poświęcenia przyniesionych na uroczystość wielu kwiatów i ziół. Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej ogłasza zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy. W wyniku ataku wojsk Federacji Rosyjskiej ludność Ukrainy potrzebuje ogromnej pomocy umożliwiającej przeżycie tej wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Zebrane pieniądze zostaną przekazane jednej z fundacji działających w Polsce z przeznaczeniem na pomoc przybywającym tam uchodźcom z Ukrainy. Fundacja prosi o przekazanie wpłat na podane na ekranie jej konto w Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. Czeki można przesyłać także na adres fundacji. Wszyscy darczyńcy przekazujący przynajmniej $25 otrzymają zaświadczenie do odpisu podatkowego. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, chciałbym jeszcze przypomnieć, że już za tydzień, w sobotę, 2 września, nastąpi zmiana godzin emisji Polish Studio. Program będzie nadawany przed południem, ale w godzinach od 9 do 10. A teraz życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.